Janusz Dargacz. Historyk, muzealnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kustosz Muzeum Gdańska, obecnie pełni funkcję kierownika działu historii. Jest też pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii Gdańska i Pomorza XIX wieku oraz dziejów kąpielisk morskich południowego wybrzeża Bałtyku. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Książka Od Sopotu po Stogi – Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska 1800-1870 to nie tylko atrakcyjnie przedstawiony przez autora materiał faktograficzny, ale również bogaty materiał ikonograficzny. Praca składa się z 4 rozdziałów, w których autor omawia początki kąpielisk morskich w Europie, pierwsze kąpieliska w okolicach Gdańska, powstanie i rozwój zakładu kąpielowego w Sopocie, a w dalszej części działalność mniejszych ośrodków podgdańskich – Jelitkowa, Brzeźna, Westerplatte, Wisłoujścia i Stogów. Profesor doktor habilitowana Małgorzata Omilanowska pisze: książkę oceniam niezwykle wysoko. Powstała na podstawie niezwykle szczegółowych i dogłębnych badań źródłowych. Imponuje rozmach przeprowadzonych poszukiwań, które objęły zarówno wszystkie polskie i niemieckie archiwa, mogące posiadać interesujące zasoby, jak i publikowane i niepublikowane pamiętniki i wspomnienia, druki ulotne, afisze, anonse, prasę z rubrykami ogłoszeniowymi. Uzyskane w ten sposób mniej lub bardziej istotne dane o należytym uporządkowaniu, przeselekcjonowaniu i przeanalizowaniu złożyły się na niezwykle bogatą mozaikę konstruującą wielobarwny obraz dziejów obyczajowości związanej z kąpielami morskimi w Zatoce Gdańskiej.